podpisaliśmy, nawiązaliśmy porozumienie ze Stowarzyszeniem Wesna w Brzesku. I w ramach tej współpracy będziemy się starać organizować i dla seniorów w Lipnicy Murowanej, i dla seniorów z Brzeska zajęcia. Są to zajęcia sportowe, między innymi speedball. Będą to wycieczki, gdzie będziemy poznawać okolice Gnojnika, Lipnicy, ale również zamierzamy zorganizować warsztaty. Warsztaty, gdzie Lipnica będzie gościła Brzesko na warsztatach przed Niedzielą Palmową, dlatego że no, Lipnica słynie z Niedzieli Palmowej. My zawsze się przygotowujemy do tej Niedzieli Palmowej, mamy swoje stoisko. Tam staramy się pokazywać rzeczy, które są wykonywane przez naszych seniorów. Natomiast będziemy w grudniu mieli spotkanie w Brzesku, gdzie z kolei w Stowarzyszeniu Wesna seniorzy pokażą nam też rzeczy, które robią, ale związane z Bożym Narodzeniem. Dzisiaj właśnie w ramach zajęć naszych robimy takie fantastyczne podstawy do wianków, które będą później wykorzystywane pod jakieś inne dekoracje tutaj. Myślę, że jest bardzo piękna okolica, jest wspaniała atmosfera. Myślę, że tutaj się ludzie wspaniale czują, a szczególnie ci, którzy potrzebują tej terapii, tej możliwości takiego odpoczynku, tej integracji z przyrodą, z człowiekiem. No i w ogóle ludzie są wspaniali. Wspaniali są ludzie, którzy opiekują się tymi ludźmi. Panie są takie życzliwe, które tutaj nam pomagają we wszystkim. Myślę, że ma to ogromną perspektywę na przyszłość, żeby ludzie tu mogli jak najczęściej. I myślę, że tu wiele, wiele innych organizacji się pojawi i będą chętnie tutaj przybywać, żeby tutaj sobie odpocząć, skorzystać z zajęć. Na pewno tu wiele będzie projektów robionych. Myślę, że jak wiosną pojawią się te kwiaty, te roślinki, no to zapewne będzie tutaj urokliwie, nieprzeciętnie. I takie są ogrody potrzebne. Dzisiaj w tym zabieganiu człowieka, w tym takim pogubieniu się w tym wszystkim, to człowiek potrzebuje takiego oddechu, potrzebuje takiej terapii, takiego wypoczynku, zupełnie wyluzowania się od wszelkich zmartwień, trosk, gdzie po prostu można posłuchać ptaszków, nawet poglądać tą przyrodę. To jest dużo dla wzroku, dla ciała, dla w ogóle umysłu.